Cześć, tu Kajla. Zbliżają się walentynki. Ja dzisiaj Wam chciałam pokazać kartki walentynkowe, jakie robiłam przez lata dla mojego męża. Jak niektórzy z Was wiedzą, scrapbookingiem i robieniem kartek zajmuję się już od bardzo dawna. W związku z tym zebrało się tego trochę. Mój mąż je skrzętnie przechowuje, w związku z czym podkradłam mu je dzisiaj, żeby Wam je pokazać. Kolejność jest troszkę jakby przypadkowa, bo ja nie zawsze pisałam na nich daty, także nie wiem, która jest z którego roku, ale można sobie zobaczyć, jak zmieniały się trendy w scrapbookingu, jak zmieniały się to, co ja lubię i to, co ja umiem. Wydaje mi się, że to jest jedna z wcześniejszych prac. Jak widzicie, tutaj bazuje ona głównie na pancerach i zwykłych papierach i stemplach. Wtedy jeszcze pewnie ciężko było znaleźć papiery do scrapbookingu, takie jakich teraz jest mnogość, ale radziłam sobie jak umiałam i to jest pewnie jedna z pierwszych prac. Jeśli chodzi o litery, to wtedy jeszcze nie umiałam zupełnie, nie wiedziałam, co to jest brush lettering, nikt tego jeszcze chyba wtedy nie wiedział, więc pisałam jak umiałam, dosyć koślawo, ale to są moje początki. Tutaj jest kolejna kartka, też bardzo skromna w wyrazie i też myślę, że z podobnego okresu, ponieważ też bazuje na stemplach i zwykłych papierach. Tu widać jakieś początki tuszowania brzegów. Też pismo pozostawia wiele do życzenia, no ale tak wtedy umiałam najładniej pisać i tak to właśnie wychodziło. Kolejna kartka, myślę, że późniejsza. Tutaj już pojawiają się zdobycze nowoczesnej techniki, czyli po pierwsze kolorowe papiery i to widać, że kilka różnych papierów zostało użytych. Poza tym znak czasów to jest maszynka. To są już litery wycinane za pomocą maszynki, a nie pancerów, jak to było poprzednio. Kartka w stylu clean and simple, bo widocznie wtedy miałam taki okres twórczości. Tutaj kartka walentynkowa ze śniegiem. Tu jest, jak widzicie, duży na całą kartkę wykrojnik ze śnieżynkami. Użycie śnieżynek z kolorem czerwonym wydało mi się dosyć nowatorskim rozwiązaniem i taką właśnie kartkę też zrobiłam kilka lat temu. Ta pochodzi z okresu, kiedy fascynowałam się kolorowaniem obrazków. Ten jest pomalowany kredkami akwarelowymi. Ja w ogóle nie mam pisaków do kolorowania. Jeżeli czymś koloruję, to tylko pisakami. Tutaj pod spodem, jak widać, jest jakiś wykrojnik. Papiery do scrapbookingu też. Przypuszczam, że to jest kapuśniaczek z Paper Heaven, wtedy jeszcze z galerii papieru, ale nie mam pewności. Natomiast tutaj jest guzik w kształcie śnieżynki, to znaczy, że pochodzi to z czasów, kiedy już odkryłam, że w Chinach można kupić różne fajne, ciekawe rzeczy, chociaż wtedy jeszcze nie było chyba AliExpressu, tylko kupowałam to za pomocą eBaya. Tutaj kolejna kartka. Nie wiem, czy to widzicie. Ona jest pokryta jakimś takim świecącym pyłkiem, ale to nie jest mój własny embossing. To był taki papier. Przez leżenie na stosie kartka troszkę się sprasowała. Tutaj też chyba jest kapuśniaczek z jakiejś starej kolekcji. Tutaj kolejna kartka i jak widać styl zbliża się już troszkę do tego, co obecnie mi się podoba. Ta kartka ma wiele warstw. Tutaj też są panczery, też są wykrojniki, jakieś guziczki i tak. Także tu już zbliżamy się do tego, co w scrapbookingu podoba mi się obecnie. Tutaj kolejna kartka z wielkim zawiasem. No, tą stroną ona jest. Tutaj są pamiętne kultowe marchewkowe guziczki, które udało mi się kupić w sklepie w Stanach Zjednoczonych przy pomocy mojej przyjaciółki. I te guziczki przez jakiś czas były kultowe. Ja się z nimi dzieliłam z różnymi osobami, przy czym ja swoich jeszcze trochę mam, bo stosowałam je bardzo oszczędnie. I ostatnia z kartek, które chcę Wam pokazać.
To też nie jestem pewna, z którego roku. Wydaje mi się, że ona jest starsza. Można się zorientować troszkę po tym napisie. To jest starej jakiejś kolekcji z Galerii Re. I tu też są stemple, wykrojniki, a nawet pojawił się szydełkowy kwiatek. No i w tym wszystkim wypadałoby pokazać tegoroczną walentynkę. Ona jeszcze nie jest gotowa, a w zasadzie przedstawia się tak. To jest kolekcja 13 Arts, którą dostałam jako gratis przy zamówieniu, bo jak Wam już mówiłam kilka razy, uwielbiam Clear Gesso z 13 Arts. Zamówiłam go sobie tam wielki swój, przy okazji również inne media. I to jest kolekcja, z której chciałabym zrobić coś w tym roku. Ona mi się podoba, bo tutaj jest taka nie tyle miłość romantyczna, różowe serduszka i gruchające gołąbki, co taka miłość, nie wiem, mroczna, namiętna. Myślę, że to trochę inna rzecz niż robiłam do tej pory, ale ten pomysł bardzo mi się spodobał. Ale tak jak mówiłam, na razie jeszcze praca jest w powijakach. Jak widzicie, nawet jeszcze pierwsze papiery nie zostały pocięte, ale tutaj, jak widać, one są troszkę ułożone, trochę w tę stronę, trochę w tę stronę. Broczek był troszkę rozkrojony i myślę, że właśnie dlatego został mi podarowany jako gratis. Także wybrałam już, z których papierów będę robiła kartkę, ale o tym pewnie będzie na blogu. Wstawię zdjęcie, kiedy kartka będzie już gotowa. No a na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.